A, dzień dobry. Właśnie miałem dokończyć moje drugie śniadanie. Okej, ale niech ta pizza posłuży nam jako świetny rekwizyt obrazujący problemy współczesnej energetyki oraz chemii w energetyce. Jeszcze raz dzień dobry. Mam na imię Krzysztof Ryszard Kupiec i chciałbym opowiedzieć o ogniwach paliwowych, o ogniwach, które są moją pasją. No dobra, ale czemu pizza? Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że tą oto pachnącą pizzę daję Państwu, a Państwo są głodni, chcecie ją zjeść. Naprawdę ładnie pachnie, jest świeża, ale mogą zjeść tylko Państwo 1/3. 2/3, większość, muszą Państwo wyrzucić. No cóż, wielka szkoda. A jednak do czynienia z taką pizzą mamy na co dzień. Na co dzień, kiedy korzystamy z urządzeń elektrycznych, jak telewizor, pralka, golarka, żelazko. Te straty, to co musimy wyrzucić, są straty wynikające z etapów konwersji energii. Mamy węgiel jest przesyłany do elektrowni. Tam na poszczególnych etapach ta energia jest wytracana i różnica między tą pierwotną energią, czyli tą całą naszą pizzą, a energią, którą mamy finalnie w gniazdku, to jest 1/3. Marnujemy energię. No i teraz pojawia się pytanie de facto, jak zjeść więcej tej pizzy, jak wykorzystać energię uwięzioną w paliwach w sposób bardziej efektywny, efektywnie wykorzystując energię. No i z odpowiedzią, Szanowni Państwo, przychodzą nam ogniwa paliwowe. Ogniwa paliwowe są to takie urządzenia, które są to układy zasadniczo elektrochemiczne, które konwertują energię z paliwa na energię elektryczną w bardziej efektywny sposób. W jaki? No, nie mamy już sprawności na poziomie 1/3, ale o wiele wyższą sprawność. Sprawność sięgającą 80%. No, ale ogniwa paliwowe jako paliwo wykorzystują wodór. Wodór jest dosyć niebezpieczny, wybuchowy. I teraz chciałbym zaprezentować koncept uwięzienia wodoru w kwasie mrówkowym. HCOOH. Mamy atomy wodoru. Taki kwas jest bezpieczny dla środowiska, nie jest wybuchowy, a dzięki niemu mamy elektryczność. I to w tani, efektywny sposób. A ja wracam do pizzy. Dziękuję.